Nazywam się Krzysztof Klimek. To jest wielkie wyzwanie. Jestem związany z tym wizerunkiem miłosierdzia Bożego, bo tak to trzeba nazwać, przez, można powiedzieć, taką historię, która niedawno dosyć się wydarzyła w moim życiu, że dzięki siostrze Faustynie zmienił się bieg mego życia. To było pośrednio przez tego Pana Jezusa. Miałem w zwyczaju odwiedzać księgarnię Logos na ulicy Brackiej w Krakowie i od czasu do czasu kupić sobie taką książkę religijną. I w pewnym momencie wszedłem do tej księgarni, stanąłem w progu i zobaczyłem półki zawalone książkami. Tyle literatury, ojcowie kościoła, ojcowie tacy i to, i tamto. Przecież ja nie mogę mieć tego wszystkiego, to jest niemożliwe. I dlatego mówię do tego pana, poproszę dzienniczek siostry Faustyny. I ten pan powiedział, no oczywiście, fajnie. Zapakowałem to, pojechałem na rowerze, otworzyłem to z ciekawości gdzieś tam na środku i zacząłem czytać. Pierwsze zdanie, jak przeczytałem, przecież nie mogłem się oderwać od tego. Przeczytałem do końca i później od początku znowu do końca. I to było coś niesamowitego, to było objawienie. No i tak to się zaczęło. Zaczęła się taka zwrot w moim życiu, kompletnie inna rzeczywistość. Inna rzeczywistość wtargnęła, zmienił się kierunek mojego życia. To wyzwanie z obrazem no, przyszło po jakimś czasie. Jarek Modzelewski zadzwonił do mnie, a Darek Karłowicz wymyślił to. Uważam, że to niesłychana też jakaś inspiracja, że on podjął taką, wcielił to w życie jakby, tą całą historię, że dał początek czemuś, co jest bardzo cenne według mnie. Wierzę, że artyści, bo ja nawet nie znam kto co zrobił i jak, każdy zrobi coś, co będzie wypełnieniem jakiegoś aspektu tego obrazu. Tak jak potrafiłem. Wszystkie moje założenia, jak ja to zrobię, wszystko to, co ja sobie wymyśliłem, to wszystko legło w gruzach. Pracowałem z modelem jeszcze, 3 do 4 sesji tygodniowo. Czasami te zmiany na twarzy były niewielkie. Model jest po to potrzebny, że daje życie. Chrystus nas żyje, właśnie. To jest to.